Lubyczki, dzisiaj taki szybciutki materiał, ponieważ no robię sobie małą przerwę do poniedziałku, ale o tym trochę pod koniec filmu. Wytłumaczę wam dzisiaj dość duży błąd, a mianowicie scam, który serwował wam twórcy GTA, sam Rockstar. Porozmawiamy sobie dzisiaj o drukarni banknotów i przy okazji odpowiem na komentarz taki jeden od moich widzów. Wytłumaczę wam po prostu, dlaczego według mnie się to nie opłaca i dlaczego warto zająć się czym innym, ale to już zapraszam was do materiału. Jeśli w ogóle chcecie myśleć o zarabianiu na siedzibie, to musicie przede wszystkim ją kupić, a tam na laptopie wykupić sobie jakiś biznes. Żeby kupić siedzibę, musicie wejść na tą stronę, którą teraz możecie zobaczyć na filmiku, ale ja zgaduję, że macie ten zestaw początkującego kryminalisty i macie to za darmo. I od razu mówię, ta siedziba w tym miejscu jest całkiem okej. Tutaj sytuacja nie jest taka sama jak z bunkrem, że macie ten bunkier w Paleto Bay i jest to totalnie beznadziejna miejscówka, bo marnujecie cały swój czas na dostawy, na dojazdy i przez to nie jesteście produktywni. Tutaj jest całkiem okej. Kiedy macie już kupioną siedzibę, to musicie sobie właśnie wykupić wytwórnię. I wiele ludzi sobie zauważy, o jest ta, zajebiście, kupię sobie te drukowanie banknotów, co może pójść nie tak, zarabię na tym kokosy. A właśnie nie zarobicie na tym kokosów, a według mnie to stracicie po prostu czas. Jak w każdym biznesie, jeśli chcecie na nim trochę zarobić, to musicie w niego trochę zainwestować. Tak samo jest w hangarze, tylko że w hangarze zarabiacie normalne pieniądze. Ulepszone wyposażenie do fałszywych banknotów musicie wykupić wyposażenie za 800 tysięcy dolarów, kadrę za 273 tysiące i bezpieczeństwo, czyli ochronę za 456 tysięcy. Wartość towaru, którego możecie najwięcej naprodukować, to jest 190 tysięcy. Czas zapełnienia tej wytwórni to jest 5 godzin, czyli brutto na godzinę zarobicie od 35 tysięcy, a już nie wspomnę, że towar będziecie musieli cały czas uzupełniać i będziecie musieli albo kraść, znaczy będziecie tracić bardzo dużo czasu, albo będziecie go uzupełniać, co kosztuje aż 70 tysięcy złotych. Czyli praktycznie wasza cała godzinka pójdzie tak jakby na minus. A jeśli zainteresujecie się kokainą, będziecie mogli zrobić 420 tysięcy, co nawet udowodniłem na moim starym filmie sprzed 2 lat, który do tej pory jest aktualny i pokazuje tam właśnie, jak w pojedynkę zarabiam te 420 koła. Jest to już dużo bardziej opłacalne niż ta wytwórnia banknotów darmowa, zwłaszcza że kiedy wykupicie do niej ulepszenia, a potem będziecie chcieli kupić sobie coś lepszego, kiedy zarobicie już pieniądze, to te ulepszenia wam przepadną i będziecie musieli wykupić je od nowa. I w skrócie właśnie dlatego uważam, że te darmowe drukowanie pieniędzy to jest tak naprawdę skam od Rockstara, nie warto się tym zajmować. Zajmijcie się czymś innym, na przykład właśnie zaróbcie sobie na tą kokainę, albo zajmijcie się po prostu zadaniami z bunkra, albo import-export, o którym będą tam filmy, ale jeszcze nie wiem kiedy. Chcę jeszcze odnieść się do jednej kwestii, o której powiedział jeden z moich widzów, za co bardzo mu dziękuję. Teraz możecie zobaczyć ten komentarz tutaj, o. Wspomniał mi, że kiedy na Steam dodacie sobie, że kiedy macie gierkę na Steamie albo na Rockstarze i dodacie sobie konto na Epiku i połączycie tak jakby te dwa konta, to wasza gra ulepszy się do tej edycji premium i także dostaniecie te wszystkie pakiety z początkującego kryminalisty. Myślę, że jest to super rzecz i o tym na przykład w ogóle nie wiedziałem. Nie zdążyłem tego ogarnąć, ale mówi się trudno, ja na swoim głównym koncie już tam na szczęście tak bardzo tego nie potrzebuję, ale jeśli ktoś na przykład poczuł się urażony, że nic nie dostał, to jednak dostał, więc coś tam jednak macie, więc nie ma tragedii. No i na koniec chcę jeszcze podać wam małe info o tym, co będzie działo się na kanale. Skończyło się już darmowe GTA, więc skończył się też maraton. Ja oczywiście dalej będę od czasu do czasu coś wrzucał o GTA, ale nie zawsze. Na pewno w tym tygodniu, także w sensie w następnym, na pewno w następnym tygodniu pojawi się w końcu Valorant News, czyli ta moja seria, którą zaczynałem na początku maja, czy tam nawet już kwietnia. Ponieważ nic się specjalnie teraz ciekawego nie działo, a teraz będzie premiera się zbliżać powoli, więc na pewno nagram wam taki filmik. Na pewno zrobię podsumowanie growe w maju, ponieważ w maju dużo się działo, dostaliśmy strasznie dużo remasterów i ogólnie zapowiedzieli Assassina i jest o czym rozmawiać. I to chyba tyle, no. I jeszcze myślę trochę nad poradnikiem o jakiejś grafice na kanał, tak żeby zapchać nawet ten kanał, żeby coś tam do was zrobić, coś wam nagrać, ponieważ lubię to robić, lubię nagrywać. Mam nadzieję, że dobrze bawicie się oglądając te filmy, tak samo jak ja się dobrze bawię nagrywając je. Pamiętajcie, żeby dać subskrypcję, żeby zawalić dzwona, żeby dostać info o nowych filmach. Piszcie komentarze, dawajcie łapki w górę. Nic tak nie motywuje do pracy jak integracja z wami, oglądanie, że wiecie, że robię to dla kogoś. Żegnam się z wami, mówię do was Bujno i siemaneczko, zapraszam do innych filmów.